Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej w Politechnice Śląskiej obchodzimy to święto podczas dwudniowego festiwalu Patent na Zysk. W pierwszym dniu debatowaliśmy nad synergią nauki z biznesem. Przemysł, biznes szeroko rozumiany z otoczenia społeczno-gospodarczego odwiedził nas wczoraj w Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, aby przedstawić swoje doświadczenia przy współpracy uczelnią. Natomiast pracownicy naukowi opowiadali o tym, jak zaczęła się ich przygoda z współpracą z biznesem i ich przedsiębiorczością akademicką. Na Politechnice Śląskiej jesteśmy na półmetku realizacji programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Na naszej uczelni powstaje bardzo wiele innowacyjnych rozwiązań, jednak wiele z nich nie jest komercjalizowanych. Celem tego wydarzenia, które aktualnie organizujemy, Patent na Zysk, jest przybliżenie naszym twórcom idei komercjalizacji. Chcielibyśmy zachęcić do takiego spojrzenia na naukę, aby mogła ona znaleźć bezpośrednio zastosowanie w służbie człowiekowi, służbie społeczeństwu, ale także i gospodarce. Bardzo ważny jest dla mnie kontakt z nauką, dlatego że nauka dysponuje zdecydowanie szerszymi horyzontami rynkowymi. Natomiast ta współpraca musi być obopólna. To, na czym najbardziej mi zależy w kontaktach z uczelnią, to na ich otwartości. Dostępie do ich bazy naukowej, do ich bazy technicznej, chociażby urządzeń, które mają w swoich laboratoriach, może przykurzone, może nie, a czasami w przemyśle się to przyda. To, czego mi brakuje, to informacji, czym oni tak naprawdę dysponują, z czego moglibyśmy skorzystać jako przedsiębiorcy. Ta korelacja może występować również w drugą stronę, a mianowicie firma może mieć jakiś pomysł, i tu już mówię na bazie swojego doświadczenia, może mieć pomysł, pewną koncepcję, ale nie do końca może mieć, że tak powiem, zasoby ludzkie, intelektualne oraz związane z wiedzą, aby to wykonać. I tutaj taka korelacja i pomoc, wsparcie ze strony uczelni jest na pewno bardzo wartościowe. Takie wydarzenia jak Patent na Zysk pozwalają nam mieć informacje pomiędzy pracownikami Centrum Inkubacji i Transferu Technologii oraz pozwalają nam dowiedzieć się, jakie są regulacje prawne dotyczące patentów. Jedną z podstawowych ról prawników również w zakresie pomocy przedsiębiorcom jest edukacja. I tym się również zajmujemy na takich wydarzeniach jak to dzisiejsze. W szczególności te wydarzenia pomagają nam dotrzeć do innowatorów, a z kolei właściwe zabezpieczenie tej myśli technicznej, wynalazku bądź wzoru przemysłowego na przykład, to już jest pierwszy element do zwiększenia tej konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej nad rynkiem. Świat nauki i świat biznesu powinien ze sobą być połączony mocnym mostem, uściskiem i doprowadzić do tego, aby to, co się dzieje w biznesie i problemy, które biznes napotyka, miało swoje rozwiązania w nauce i poprzez wszelkiego rodzaju właśnie nowoczesne, innowacyjne projekty, poprzez zabezpieczenie tego patentami intelektualnymi i stworzeniem takiej synergii między tymi dwoma światami. Patent trzeba skomercjalizować, więc tutaj jeżeli ktoś myśli o tym, żeby iść w tym kierunku, musi się przede wszystkim przygotować na ciężką pracę i zaangażowanie. To jest jakby podstawa do działania. Drugiego dnia spotykamy się w ogrodzie klubu pracownika nieopodal Centrum Transferu Technologii, gdzie troszeczkę w bardziej nieformalnej konwencji dalej świętować Dzień Własności Intelektualnej, troszkę bardziej na wesoło. Chcemy się po prostu lepiej poznać, nawiązać bezpośrednie kontakty, żeby móc nawet w kuluarach porozmawiać, co możesz dla mnie zrobić, a co ja mogę dla Ciebie. Festiwal Nauki i Biznesu, który odbywa się dzisiaj w Gliwicach na Politechnice Śląskiej, jest jednym z takich wydarzeń, które dają taką możliwość do spotkania tych dwóch światów i znalezieniu rozwiązań na te pytania, jak radzić sobie dzisiaj w dobie cyfryzacji, problemów związanych z rekrutacją, związanych z niedoborem kadr. To wszystko może w odpowiedni sposób znaleźć rozwiązanie w nauce, tylko biznes musi w odpowiedni sposób tę naukę wspierać. Współpraca nauki z biznesem jest bez wątpienia korzyścią dla obu stron. My staramy się to krzewić na wszystkie możliwe sposoby.
realizujemy projekty studenckie, które są inspirowane potrzebami z przemysłu. Wraz z przemysłem, w szczególności Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, ale nie tylko, organizujemy wspólne kształcenie, uczestniczymy w projektach. Chcielibyśmy, aby tych aktywności było jeszcze więcej, dlatego że na naszej uczelni z pewnością jest i potencjał kadrowy, i infrastrukturalny.